Hej, hej, oto Q&A. Witamy w naszym najlepszym, a równocześnie najmniej merytorycznym cyklu na napisach końcowych. Bardzo się cieszymy, że spodobało wam się nowe powitanie, więc chyba już zostanie, nie? Dobrze, zacznijmy. Zacznijmy sobie od kilku pytań, które zadaliście nam podczas naszego ostatniego livestreamu. Livestream był poświęcony WandaVision i mieliśmy zarówno my, jak i wy bardzo dużo komentarzy na temat samego serialu, tak więc wszelkie pytania, które dotyczyły trochę innych tematów, spróbujmy odpowiedzieć na nie właśnie tutaj. No plus na tematy też mamy jeden tip dotyczący WandaVision, który dotarł do nas po prostu już po streamie, więc od niego sobie zaczniemy. Tak, rzucimy tam miniaturkę, więc będzie więcej klików. I autorem tipu pytania jest Aquinas Hulls. Imo, krytykujecie finał WandaVision, bo nie było w nim waszego wymarzonego payoff. Kręciliście sobie terapię i jesteście zawiedzeni. A może to nie miał być endgame, tylko początek drogi w dół? Złapanie się fałszywej nadziei? Emo Wanda w kapturze i smutna Wanda z herbatką w domku to są totalnie osoby w depresji. Imo droga postaci polega na przejściu od zagubionej osoby, która przypadkiem robi rzeczy, w zimną i zdeterminowaną. Poszukiwanie mocy, ślepy zaułek depresji. Terapią będzie Doctor Strange Multiverse of Madness. Mogę? Mogę? Proszę. Mogę? To się w ogóle kupy nie trzyma. Bo jeśli ona jest zimna i zdeterminowana, to jednocześnie dlaczego ma takie ckliwe, ale jednocześnie ładne pożegnanie w domu z Visionem? Na tym etapie to powinno być w takim razie okej, okay, żegnaj krótko i zwięźle i do celu i lecimy dalej. Jakby nie, ta droga Wandy była cały czas prowadzona dokładnie w ten sposób, żeby ona coraz bardziej zdawała sobie sprawę z pewnych rzeczy i to zakończenie w tym wypadku pod tym względem, że ona nagle stwierdza, że okej, okay, tu się nie udało w Westview, ale zrobię to jeszcze raz lepiej gdzie indziej. Kompletnie byłoby, w ogóle nie wynika z niczego. Nie ma tam takich podstaw. Plus, no mówię, od postaci w depresji do postaci w depresji, no to też trochę nie widzę tej drogi bohaterki. To tak jak rozmawialiśmy o tym z Łukaszem na tym takim drugim podsumowaniu, że to mniej więcej tak jakby z wielu filmów, które były w Marvelu, wyciąć tą scenę tego takiego przejścia bohatera, nie? Scenę, kiedy Thor rozmawia z Odynem i ma ten moment, kiedy zeskakuje potem na most w Ragnarok. Scena, kiedy Spider-Man patrzy w kałuże, widzi swoje odbicie i rozumie, że to on jest Spider-Manem i tak dalej, nie? Cała masa tych scen w WandaVision jakby wywalamy to i nie, bohater jeszcze nie przeszedł tej drogi, ale spokojnie. W następnym filmie już będzie miał tę scenę, już przejdzie jakoś, no nie, to jest kompletne dzieło, więc nie, w ogóle nic z tego dalej ci zgrzyta i nie pasuje. Znaczy, to w teorii byłoby ciekawe, ale w praktyce nie do końca, to znaczy jasne, moglibyśmy dostać teraz Wandę, która faktycznie jest w depresji po stracie ukochanego i zabrnęła przez to w jakieś mroczne miejsce, ale to byłoby trochę powtarzalne jednak po tym, jak już po Infinity War jakby była w żałobie po stracie ukochanego i na starcie WandaVision jest jakby tworzy ten cały heks, bo jest w żałobie po stracie ukochanego. Wtedy cały ten serial byłby zbędny trochę. Dokładnie. Jakby równie gdzie dobrze, droga? Można by ten wątek rozpocząć dosłownie zaraz po wydarzeniach z Infinity War, potem Endgame i iść w tym kierunku. Gdyby taki był plan na Wandę, że ej, okej, okay, robimy z niej taką jeśli antagonistkę, to może antybohaterkę, ale w każdym razie kogoś, kto będzie troszkę tutaj balansował między tą jasną, a mroczną stroną mocy, to wtedy to co do czego dochodzi tutaj, WandaVision będzie troszkę zbędne, bo wtedy co na nią wpływa w WandaVision, że zaczyna romansować tutaj z jakimiś księgami o demonach i tak dalej. No to, że traci Visiona. Ale już traciła Visiona wcześniej, więc czemu nie, wcześniej tego nie pomyśleliście? Więc no, ja się zgadzam z tym, że na pewno jakby zawsze jest ten element jakby w ocenie jakiegoś serialu czy filmu, zawsze jest ten element... Okej, okay, wymyśliłem sobie trochę inaczej w mojej głowie. Czasami nawet podczas, wiecie, oglądania macie nadzieję, że losy się inaczej potoczą i tak dalej, to czasami wpływa na ocenę, jakby to jest takie naturalne zupełnie, podejrzewam, że każdy ma coś takiego i czasami ocena jest w tym w jakiś sposób powiązana. Natomiast no ja już się przejechałem wielokrotnie na takim myśleniu i staram się uważać, żeby nie krytykować serialu czy filmu za to, że nie był po mojej myśli. Nie mówię, że
że jakby w związku z tym jestem od tego wolny zupełnie, ale, ale no, jakby staram się brać taką ewentualność zawsze. Więc no, wydaje mi się, że w temacie WandaVision ja na razie sobie chyba zostawię ten temat i poczekam trochę, spróbuję spisać swoje przemyślenia na rzecz jakiegoś materiału, na wideo, ale jakoś chyba odpuszczę sobie na jakiś czas dyskusję na temat tego serialu, żeby on tak sobie, wiecie, odczekał, ten temat się ochłodził i żeby być może wrócę być może do tego tematu za jakiś czas, jak już powiedzmy emocje opadną i może dostaniemy właśnie jakieś kolejne rzeczy, kolejne seriale, może film i tak dalej. Final Cut. I może będę miał troszkę inne podejście, jak już spojrzę, no wiecie, na całość, powiedzmy, z perspektywy, bo to wtedy zawsze jest troszkę inna perspektywa. Natomiast też, no, nie sądzę, żeby... Mam nadzieję, że to nie jest jakby kwestia tego, że chcieliśmy inaczej. Bo to też nie jest tak, że wiecie, że mieliśmy jakąś konkretną, spójną wizję tego, jak to powinno wyglądać, nie? Jakby nawet rozmawiając o tym serialu, to pojawiała się masa propozycji, ale one zawsze były takie na zasadzie, no, że hej, można było to zrobić jakoś inaczej. No, natomiast jeśli chodzi o tutaj samego tutaj widza, który nam wysłał to pytanie, to ja widziałem w kolejnych pytankach do Q&A jest jeszcze inne pytanie też chyba o jakiś film, nie pamiętam o który też jest takie troszkę konfrontacyjne i doceniam to fajnie, bo lubię takie pytania, możecie wysłać tego więcej. Tak? Nie będzie go dzisiaj, ale jest tam dziś jakoś całkiem niedługo. Znaczy ja tylko chciałam dodać trochę chyba w kontrze do tego, co mówisz i nie jakby w oderwaniu od WandaVision, bo no dla tych, którzy nie śledzili live'a, to ja byłam tą jedyną osobą, której odcinek podobał się i tak, ale jakby... nie zgadzam się trochę z tym, że no nie możemy jakby tych naszych oczekiwań gdzieś tam przelewać do, nie wiem, omawiania jakiegoś dzieła, no bo no nie wiem, wydaje mi się, że właśnie nasze emocje i generalnie to, co czujemy, czy na gorąco, czy po którymś tam seansie, no to jest właśnie to, co napędza te nasze dyskusje i jakby trochę po to tu jesteśmy i ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że no właśnie mam powiedzieć o tych moich emocjach względem, nie wiem, serialu, filmu i tak dalej, więc jeśli, nie wiem, oczekiwałam czegoś innego i z tego powodu jestem zawiedziona, no to co złego jest w otwartym powiedzeniu tego? Generalnie, no nie wiem. Oceniasz film za to, czym nie jest, a nie za to, czym jest. To jest jakby problem, nie? To, że odmawiasz autorowi tego, żeby on poprowadził historię według siebie, nie, bo masz inną wersję, ja mu tego nie odmawiam, ja po prostu to oceniam. Czy wydaje mi się, dwa podejścia? Myślę, że tutaj są dwa podejścia. Jakby jedno to jest faktycznie krytykowanie za coś, czym nie jest, z czym ja absolutnie też nie chcę tego robić i nie uważam, że to jest dobra rzecz. Ale druga to jest taka, okej, są pewne moje oczekiwania i często jest tak, że ja mam jakieś oczekiwania, dostaję coś innego i to wywołuje we mnie inne emocje i często to jest tak, że w zamian dostaję coś fajnego, nie? Jakby, okej, zbudowałem sobie jakieś oczekiwania, ale dostaję coś innego, co jest również satysfakcjonujące. I wtedy według mnie jest okej. Jakby ja nieraz mówiłem, że okej, oczekiwałem, że stanie się to, stało się to i bardzo podoba mi się ten twist, jak tu zagrali na moich oczekiwaniach trochę scenarzyści, ale czasami jest tak, że jest ten build-up i jednym z przykładem tego w WandaVision jest ten cały inżynier, który jest motyw, którym ewidentnie to budowano na coś więcej niż tylko jeden telefon. Reżyser w wywiadzie mówi, że też mieli, to miało mieć duży payoff, ale przez raz cięcia, dwa tam pewne inne dziwne decyzje, wycięto ten moment. I teraz rozumiem ludzi, wbrew pozorom, którzy są zażenowani tym, że nie było żadnego payoffu, dlatego że jednak serial, zresztą za przyznaniem twórców, budował nam ten dojście do tego momentu, nie? I gdyby było coś w zamian, okej, jestem w stanie to skonfrontować, w momencie, kiedy nie ma nic w zamian, jakby absolutnie rozumiem rozczarowanie i wtedy nie uważam, że jakby ta krytyka jest niezasłużona. Ja w ogóle nie mam problemu, jak serial czy jakiekolwiek dzieło kultury mija się z moimi oczekiwaniami, jeśli jest to ciekawie zrobione. Nie? A tutaj jednak serial rozwijał się w konkretny sposób i jak już złapał to swoje tempo tam od 5-6 odcinka, nie? To było naprawdę fajnie. Mówię, o dobra, to idzie w konkretną stronę, rozwijają się postacie, nie? Będzie fajnie. I nagle w finale dostajemy taką dziwną woltę, gdzie widać, że tam się zaczyna, już twórcy się szarpią z materiałem, żeby to jakoś domknąć. Wchodzą te motywy, które wcześniej nie były tak poruszane, nie? Nie było tego blockbusteryzmu i tych innych motywów, tych rzucania magią, nie? Tylko to było w inny sposób pokazywane i nagle w finale dostajemy to jeszcze w inny sposób, nie? No to mogę się czuć zawiedziony wtedy, nie? I zresztą, no,
dostaliśmy dokładnie wytłumaczenie twórców, nie? Którzy chcieli, żeby ten finał wyglądał inaczej, żeby był nacisk postawiony na inne rzeczy, tak, żeby był dłuższy przede wszystkim, nie? Żeby było inaczej rozwinięte postacie, w innych miejscach były zupełnie, nie? Inne rzeczy robiły, a musieli to zrobić jak musieli, bo pandemia i czas na to nie pozwolił, nie? No i sami twórcy przyznają, że im ten finał zbytnio nie wyszedł. Się nie podobał za bardzo, no tak. Tak, 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 więc no możemy czuć się zawiedzeni, nie? Szczególnie, że to nie jest tak, bo też jesteśmy tak traktowani, jakbyśmy ten serial od początku jechali, nie? I do końca, nie? Że nam się nie podoba, że jak tak możecie... No nie, no kurczę, nam się niektóre odcinki naprawdę bardzo podobały, ten nie? Ten odcinek przed finałem to wydaje mi się, że nawet trzy od Halloween były tak, same... Tak, tak, tak. I też to jest, że chcieliście tą terapię. Kurczę, dostaliśmy terapię, nie? Już wcześniej. Ja nie chciałem w finale nawet znowu terapii, nie? Chciałem pewne rzeczy, jak jakaś rozmowa, żeby się pojawiła, czy coś w tym stylu, ale jeśli to by było załatwione w inny sposób, nie? Równie ciekawy, to nie miałby z tym problemu, nie? No ale w finale to nie było aż tak ciekawe, nie? I ja... dużo wątków było zaprzepaszczonych po prostu, więc no kurczę, mam prawo jako widz być zawiedziony, nie? Takim rozwiązaniem. Myślałem jeszcze chwilę po naszym live jakby o tym, jak nie mogłem opisać tej sceny emocjonalnej, której mi zabrakło, ale właśnie spojrzałem na inne filmy Marvela i właśnie wymieniłem dzisiaj już parę takich scen, a jedną z nich, i to jest moje podejrzenie, że może taka by wypadła na efekty specjalne, to jest scena z Guardians of the Galaxy. Pierwszego. Tam, kiedy Peter Quill ma ten moment niejako pogodzenia się z śmiercią swojej matki. Ta końcówka, kiedy jest nagle, jest ten emocjonalnie po prostu się idzie do końca, bo ta drużyna zaczyna współpracować i po prostu od tutaj te emocje są w tym momencie. To jest coś, czego mi właśnie zabrakło w finale WandaVision. Wydaje mi się, że są właśnie dwa takie sposoby na zrobienie tego crescendo takiego, tych emocji. Jeden to jest takie właśnie wielkie, wiesz, na końcu, nie wiem, krzyk bohatera, czy jakieś, wiesz, wielka po prostu skala, albo taka super cicha, jak miał Vision, nie? Takie schodzimy do kompletnej ciszy, na spokojnie przepracowujemy to i oba działają, a wydaje mi się, że nie było tam ani tego, ani tego. Tak, 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 z Visionem było super załatwione i kurczę, napierdalankę można spokojnie ogarnąć bardzo emocjonalnie, nie, żeby była payoffem pewnych rzeczy, które się wcześniej działy, jak na przykład Guardiansi dwójka, nie, gdzie cała sprawa z ojcem Petera, nie, i to jak na koniec on eksploduje. Chain wlatuje tak. I aż ten moment, kiedy wszyscy wstają Tak, bo jego nowa rodzina nie okazała się tak dobra, jak sobie wymarzył, nie? A jego rodzina, która była adoptowana, okazała się jego tą prawdziwą rodziną, nie? Z którą chce trzymać. I to było mega emocjonujące i wynikało z tego, co się wcześniej działo, nie? Ale to też widać... No Thor skaczący na most w Ragnarok, to samo, nie? Tak, a to widać jak tam były dokładnie scenariusze dobrze napisane, nie? A tutaj jednak były problemy scenariuszowe i to widać jak na dłoni, nie? To nie jest tak, że mówię, że butam ten serial i że jest najgorszy na świecie, coś takiego, ale no kurczę, ma dużo, dużo wad, nie? Na to też warto spojrzeć troszkę z innej strony, nie? I troszkę poza ten hype, nie? Że to kurczę, fajny serial, ale ma swoje błędy. No, to chyba tyle. No, to znaczy, że tak podsumowując, ja po prostu chciałam powiedzieć, że nie wiem, dla mnie osobiście jest strasznie frustrujące na pewnym etapie, jak musimy czytać, wiecie, krytykę dotyczącą naszych odczuć, zamiast po prostu, żeby ktoś, kto się z nami nie zgadza, napisał nam na przykład, co jemu, jej podobało się w serialu, w finale i tak dalej, dlaczego po prostu, no nie, wiecie, no jeśli ktoś się z nami nie zgadza, to wszystko super, tylko no jakby, żeby skupił się na tym dziele kultury, które omawiamy, a nie na jakichś projekcjach, że nam się nie podobało dlatego, bo coś tam. No zawsze jest to takie wymyślanie teorii. Jakby, za dużo narzekacie. To jest różnica, dlaczego nam się nie podobało, jakby no myśmy już opowiedzieli, co my sądzimy. Jeśli się z nami nie zgadzasz, super, po prostu napisz, dlaczego tobie się podobało, dlaczego tobie się nie podobało, czy cokolwiek, ale no fajnie jakbyś się skupiał na tym dziele, o którym jest rozmowa, a nie na nas, bo rozmowa nie jest o nas. No, ludzie mam wrażenie, po prostu problem z byciem pewnym swojej opinii przez to, że no, wiecie, rozmowa o kulturze generalnie kuleje w edukacji i jak dochodzi do sytuacji, w której osoby, które śledzisz, nagle mają inne zdanie, no to wielu osobom jest to po prostu trudno zaakceptować, jakby potrzebują tego wyjaśnienia jakiegoś, potrzebują tego uniwersalnego wyjaśnienia, dlaczego ktoś się nie zgadza, nie? Żeby to nie... Bo inaczej, no to znaczy, że kurczę, to pewnie ja nie mam racji, nie? I więc, bo więc film musi mieć dlatego, ocenę. Że im się, to pewnie dlatego, że są za starzy. Albo to pewnie dlatego, że tutaj, no nie wiem, za dużo już widzieli i brakuje im świeżości. Albo tutaj jakiejś energii, albo trzeba przewietrzyć skład. W ogóle jest najlepszy. Przewietrzę was tam, kurde. Ale to właśnie, to kogo mamy dać nowego? Kogoś, kto się zgadzał? To mamy zrobić jakiś test? To wynika w dużej mierze z czegoś, co jest od dawna
jakby udowadniane raz za razem naukowo, a jednocześnie nawet nikt nie próbuje tego zmieniać, czyli tego, jak bardzo system szkolnictwa jest kompletnie bezużyteczny, te nasze wszystkie 8-godzinne zmiany, te wszystkie oceny, rzeczy, które jakby, które tam są, które kompletnie nas rozwalają pod tym względem. No i co, w szkole to nie uczono cię tego, że piszesz wypracowanie i to jest twoje zdanie i twoje podejście, tylko dostajesz piątkę. Jeżeli piątkę dostajesz, to jest to jest obiektywnie piątka, a jak dostajesz dwóję, to jest obiektywnie dwója. I to nic, że właśnie napisałeś swoje przemyślenia na jakiś temat, ale albo napisałeś to dobrze, albo napisałeś to źle. Nie ma pomiędzy nic, nie ma jakby innego. I dlatego wiele osób dzisiaj jest, dlatego wielokrotnie narzekaliśmy na system ocen 2 na 10 i tak dalej danego filmu, dlatego że wtedy wchodzimy właśnie na te tropy, ej, to jest obiektywnie dobry film, a to jest obiektywnie zły film. I jeżeli ja uważam, że to jest dobry film, no to ja w sumie muszę mieć rację, no bo jak to ja nie mam racji, więc jeżeli ty się do mnie zgadzasz, to albo musi być powód, dla którego tego dobrego filmu nie lubisz, albo to ja nie mam racji, ale ja nie chcę nie mieć racji, nie? I to... Tego ja potrzebuję takiej uniwersalności, nie? Jakby dla wielu osób nie jest wartością, niczym właśnie wartościowym to, że można mieć różne zdanie, że nie ma jednego słusznego i każdy może mieć inne i jakby wszystkie są równoważne, tylko trzeba znaleźć to jedno takie, żeby, bo tak jest łatwiej, nie? Jakby lepiej jest sobie wymyślić, że no większości się podoba, czyli mają rację, czyli ten serial jest dobry, więc oni muszą nie mieć racji, nie? Niezależnie od tego, czy jakie mają argumenty, czy niezależnie od tego, że no każda opinia jest subiektywna. Raz, że jesteśmy nauczeni czegoś takiego, bo tak działa szkolnictwo, dwa, że tak jest łatwiej, trzy, że tak jest po prostu no wygodniej, więc no, myślę, że z tego wynika taki problem, a szczególnie kiedy chodzi o MCU, bo wiecie, im bardziej to się powszechnie chwalone, tym większy szok, jak nagle się pojawia przeciwna opinia, nie? I w momencie, w którym zaczynasz na przykład krytykować coś, co jest powszechnie lubiane, no to jakby wiele osób bierze to bardzo do siebie, bo nagle, ale wiecie, ten taki stabilny grunt nagle się po prostu poruszył i koniec. No i właśnie miałabym nadzieję, że wiesz, właśnie jeśli ktoś nas ogląda, no to widział pewnie wielokrotnie, jak między sobą się nie zgadzamy. W bardzo różnych tutaj działkach kultury, nawet w kwestii MCU, i jakoś nigdy nie mówimy do siebie w ten sposób, więc... Nie wiem, zawsze jest mi super przykro, jak nasi widzowie mówią do nas w ten sposób. I to jeszcze, wiesz... Ja mam do was pytanie. Muszą być w miarę zaangażowani, skoro decydują się wysłać nam pytanie. I to takie... A to jest takie, że, no nie wiem, po prostu mam takie poczucie, wiecie, kompletnego niezrozumienia i takiego trochę, no kurwa, po co my to robimy? Ale no, powtarzanie w kółko, że opinia jest subiektywna, każdy może mieć swoje zdanie, jest równorzędne i tak dalej, po prostu nagle się pojawia ten błąd. I że możemy się rozejść, mając zupełnie i pojawia się ten komentarz, tak? Ja rozumiem swoje zdanie, ale... I tutaj, ale ja mam jedno pytanie do was, bo ja ostatnio w takim artykule czytałem na takim portalu, że generalnie to ci influencerzy, to oni piszą czasami, jadą jakiś film i potem piorą mózgi młodym widzom i potem ich ustawiają i ja chciałem zapytać, czy to tak nie jest. Takie. Ja słyszałem, że szkodniki, influencerzy, można ich pomylić z pozerami i ja nie wiem, czy to rzadkim nie jest tak. Ale dla mnie zawsze bardziej wolałem czytać te wszystkie właśnie teksty, które są opiniami przeciwnymi do mojej, szczególnie jeśli chodzi o jakieś recenzje, opinie o jakichś filmach, serialach, o czymkolwiek, bo to ci od razu tak aktywizuje, żeby wypowiedzieć się w danym temacie, nie? Żeby spojrzeć na sam dany produkt kultury z innej strony, nie? Żeby zauważyć jakieś w nim rzeczy zupełnie nowe i też żeby pogadać o nim. Ja tak miałem, że jak z Lekarstwo na życie, nie? Film, który ogólnie pojawia się tutaj często. I ja go super nie lubię na przykład, a jakoś siedzimy na tym samym kanale. Właśnie, tak. Ja czytając... Ja też go bardzo lubię, a jakoś siedzimy w jednym mieszkaniu nawet. Ja właśnie czytając o nim, im więcej czytałem o nim negatywnych opinii, tym bardziej ten film kochałem, nie? Bo widzę, o, ja go za to kocham, zresztą inni go nienawidzą, nie? I to było takie, wiesz, dla mnie, wow. Ja lubię przeciwne opinie, bardzo. Nie lubię oglądać rzeczy, które wiem, że będę się zgadzał z nimi, nie? Bo co mi to da, nie? Okej, uważasz, że ten film był fajny, ja też uważam, że był fajny, no to piątka, lecimy znaczy, dalej. W tej kwestii jakby ja też jestem jednak winny temu, mam czasami pierwszy taki rzut, jeżeli kogoś powiedzmy... Podkładasz się zawsze. Nie, jeśli kogoś znam, powiedzmy jakiegoś, nie wiem, youtubera, że z takiego oglądam jego recenzję i ma sprzeczną opinię do mojej, to absolutnie jestem temu, mam taką pierwszą myśl, że a, bo on i czasami mam taki, nie, stop, hamulec, nie, tutaj nie idź w tą stronę, ale ostatnio widziałem na przykład recenzję Superman and Lois, które nam się bardzo podobało, głównie za te wątki rodzinne,
A ja widziałem recenzję, gdzie gość chwalił akurat bardzo wszystkie wątki Supermana, a bardzo nie podobały mu się wątki rodzinne, bo go to nudzi, nie? I uważa, że im mnie, im więcej, że to dla niego jest CW drama i out. I na początku tak myślę, o, spierdzielaj, ale potem druga myśl, no dobra, no spoko, no to tyle. PG-13. To też jest naturalny taki mechanizm, nie? Zawsze też jakby automatycznie szukasz wyjaśnienia, dlaczego ktoś tak myśli, nie? I ja strasznie lubię oglądać opinie o filmach, które publikuje John Campia. Bo to jest zawsze takie stanowisko takiego totalnego boomera i to jest mi to tak obce. I za każdym razem, jak to oglądam, mówię, a no ta, typ jest stary do tego. Ale jednocześnie przez to jakby zupełnie inną perspektywę dostaję, więc spoko. Więc też jakby ale gość mówi na tyle merytorycznie, wyraża swoje zdanie jednocześnie, że chociaż prawie nigdy się z nim nie zgadzam, to jak go oglądam, to myślę, okej, wiem, rozumiesz, dlaczego tak myśli, mimo że tak, wiesz, że... Tak. Znaczy, mimo że nie, no, wiesz, że jest, nie popierasz. Dokładnie. Albo widzisz te rzeczy, które tobie się podobają, a wiesz, czemu komuś mogą się nie podobać, nie? I czemu u ciebie działają, a u kogoś nie działają, nie? I to też nie ma z tym żadnego problemu. Tak. Dobrze, to idźmy dalej, bo już chyba wszystko zostało powiedziane. Ziuta 88. Cześć. Piszę, ponieważ uwielbiam wasz kanał, gdyż zawsze pomaga mi utrzymać kontakt z rzeczywistością. Na pewno nasz kanał? To, tak. Ale nie w Q&A. W zamian jedynie polecę wam super serial na HBO Go, to znaczy Sukcesja. Nie wymagam, aby wszyscy zobaczyli, jedynie polecam. A to Radek kiedyś mówił o Sukcesji. Ja już mówiłem o Sukcesji. Czy Q&A nawet jakimś właśnie. Ale ja wtedy pamiętam, że Radek jeszcze chyba nie skończył. Nie, jak skończę drugi sezon, to wrócę do tego i powiem... To jeszcze nie skończył, okej. Okay. Ten sam stan, okej. Okay. No. Nie, odłożyłem. Nie, ale jest super, tylko to jest właśnie ten jak serial, który musisz oglądać... Jak tylko obejrzy Dragon Ball Super, to zaraz potem Sukcesja wyjdzie. A potem wrócę do Dragon Prince'a. Ale to jest tak. Ale nie, właśnie Sukcesja jest tym serialem, który musisz siąść i oglądać. Nie możesz sobie dawkować tam jeden odcinek na tydzień, nie? Bo to za bardzo wciąga i czujesz, że nie oddajesz temu serialowi tyle uwagi, ile on potrzebuje, nie? Jak go dawkujesz. To w takich chwilach, gdy tak jak teraz nie ma za dużo czasu, to sobie puszczę jakieś, nie wiem, Żółwie Ninja, ten animowane, co było ostatnio. 11 minut trwa odcinek i to jest idealne, ale nie puszczę Sukcesji godzinnej, gdzie muszę się wczuć w sprawy tych bogatych ludzi, którzy sobie podkładają świnie. To się tam trzeba, wiesz, inaczej nastawić zupełnie, nie? Kawkę sobie zrobić i wtedy zobaczyć, jak tam ludzie na takim poziomie są skurwysynami. No. A Żółwie Ninja to sobie pizzę jedzą i skaczą po kanałach i fajnie. Zupełnie jak my, nie? No. Jak, ale które? Sukcesja czy Żółwie Ninja? No nie, Żółwie Ninja, że jedzą pizzę i skaczą po kanałach. No, tak, to jest racja. Ej, to było dobre. KP. Nie wiem, czy nie będziesz potrzebował pomocy tutaj. MCU i DCEU obok siebie, jakie filmy? W sensie, jakie filmy możemy zestawić ze sobą, tak? Chyba tak. Dobra, zapamiętajmy to, czytam dalej. U mnie Justice League obok Avengers 2. Aquaman za to, sorry, Infinity War. Nie, to razem, sorry. Infinity War, Endgame, Guardians of the Galaxy, ale to najlepszy superhero. Ale Aquaman za to do czego się odnosi? Do Justice League? W sensie tak, u mnie Justice League obok Avengers 2. Aquaman za to, sorry Infinity War, Endgame, Guardians of the Galaxy, ale to najlepszy superhero. Okej, okay, dobrze, czyli chwalimy Aquamana, okej, okay, super. To jeszcze dalej. To rozumiem. Tak, wszystko, okej, okay, dobra, teraz już, wszystko jest tam dobrze. Nie zgodzę się też z Oscarem, że Manta na siłę. Dziwne, że o Black Pantherze w Civil War tego nie powiedziałeś. Mają podobne wątki, śmierć kochanego ojca, zemsta. Ja tu zdemaskowany wreszcie. Boom! Nie wiem, czy tak dobrze musiał. Właśnie, że obaj są czarni, ja nie chciałbym w tą stronę iść za bardzo. Wiesz, to jest na siłę Oscar w napisach końcowych. Powiedział Ant-Man. No. To dlaczego tak ci przeszkadza ten Manta, a nie przeszkadza ci Black Panther? W tej chwili nie powiem, dlatego że zbyt dawno oglądałem Aquamana i mi się nie chce do niego wracać, więc... Słuchaj, to ja ci polecę, to będzie taki plugin. Obejrzyj wersję z naszym komentarzem. Będziesz się świetnie bawił. Ale Aquaman musiałby być wyjątkowym filmem, żeby do niego wracał, bo ja w ogóle nie wracam do filmów, a że nie jest, to... Owszem, jest. To no nie ma potrzeby, żeby do niego wracać. Może jak nie. Wrócisz, to dostrzeżesz, dlaczego jest. Powiem tak, jakbym pamiętał Mantę z tego filmu, to może bym ci odpowiedział, ale pamiętam, że coś tam latał i strzelał z oczu laserami i generalnie tyle go było, więc... A noża nie pamiętasz, jak przekazywał nóż i pokazywał coś... nóż? Ojciec mu dał nóż, jak łódź tonęła, tak? O, widzisz? Dobra, pamiętam. No, ja mam po prostu dobrą pamięć, więc nawet takie pierdoły pamiętam.
Znaczy, ja wiem tak do tej pory, że no, Manta był, wyglądał fajnie i w sumie był tym takim secondary villain, którego film potrzebuje, ale potem ostatnio go oglądaliśmy po raz któryś tam, to dotarło do mnie, że w sumie ten Manta no, ogólnie pełni rolę taką, żeby po prostu być tym symbolem tego, jak dorasta Aquaman do tego, nie? Że jest ten motyw, w którym on musi się nauczyć, że nie bycie bohaterem i pójście na łatwiznę i nie pomaganie temu typowi, który chciał ci wpakować przed chwilą granat prosto między oczy. No może prowadzić do konsekwencji, nie? Może prowadzić do konsekwencji i że nie wolno tak. Więc zrozumiałem wreszcie, po co ta postać w ogóle była w filmie, więc spoko. On był wyrzutem sumienia Aquamana. O. Aczkolwiek myślę, że nieważne jaką rolę pełni w scenariuszu, trzeba było znaleźć jakikolwiek pretekst tylko po to, żeby zaprezentować ten cudowny kostium po prostu. Okej, z tym się zgodzę. Kostium był super. I ta piękna scena, jak go robi. Jest, jak ja uwielbiam tę totalną bezczelność w tym, że Black Manta wygląda jak Black Manta, ma ten absurdalny, po prostu gigantyczny hełm. I pływa na wielką płaszczką. Mantą. No, tak, płaszczką. A to by był origin, jakby najpierw płynął w płaszczką, a później dopiero mantą. Albo orką. Albo narwalem. Albo na przykład. Natomiast ale zgodzę się z tym, że za to wątek Black Panthera w Civil War, chociaż sam w sobie wątek jest spoko, to jednak w kontekście jakby całej historii nie jest jakoś strasznie istotny. Znaczy, to jest fajny wątek, żeby nie było. Ale jednocześnie tak, zgodzę się, że to nie jest jakiś kluczowy wątek dla relacji Starka i Kapitana, nie? No bo to jest historia trzech postaci praktycznie, nie? I ona jest podsumowana w finale, nie? No dokładnie, a Black Panther jest tam wtedy obok, nie? I mówię, ma ładny wątek, ale na pewno nie jest on jakiś kluczowy. Dobrze, to wracając do esencji tego pytania, czyli jakie filmy byśmy zestawili ze sobą? Rozumiem, że bierzemy dowolny film z tego i dowolny z tego i po prostu porównujemy je w dowolnym jakimś aspekcie, tak? Że są podobne, albo że są na podobnym... Tak. Ja to rozumiem tak, że stanowią podobną jakość dla kogoś, czy coś w tym rodzaju. Podoba mi się to zostawienie Justice League i Avengers 2. No, Avengers 2 jest trochę lepszym filmem mimo wszystko, ale też trochę cierpi na te same problemy. Jakby weźmy tą formułę, która sobie działała poprzednio i wiecie, i przełóżmy jeszcze raz. Just Whedon po raz kolejny. No. Wiesz, on miał 5 minut, żeby zrobić ten film, więc nie kombinował zbyt dużo. No, trochę tak. Trochę jest mało filmów w DCU tak naprawdę, żeby można było... No, tak ciężko to zostawić trochę. Tym bardziej, że kurczę, no jednak na tym, w momencie, w którym te filmy DCU nabrały trochę wiatru w żagle, no one zaczęły się robić różne od siebie bardzo, a podczas gdy filmy Marvela jednak były dosyć podobne do siebie, nawet kiedy pocelowały w różne gatunki i tak dalej, to jednak miały bardzo podobny ton, w podobny sposób były kręcone, miały podobne budżety i tak dalej, niewiele z nich się jakoś tam wyróżniało specjalnie, więc myślę, że nie ma to jakiegoś za bardzo pola do najbliżej powiedziałabym, ale to też jest naciągane, Wonder Woman i pierwszy Kapitan Ameryka, bo mamy wojnę, mamy jakąś tam drużynę, złego nazistę, którą bohater mamy złego nazistę. No tak, to tam pierwsza wojna, to i tak mamy złego nazistę, to jest trochę dziwne. Ale no jakby wiecie, to pozostała reszta się nie zgadza, więc ale... to nie tak, że... I są w Londynie, nie? Jedni i drudzy są w Londynie. Jest drużyna. Kapitan jest w Londynie w jakimś momencie? Tak, jest drużyna. Są w Londynie. Ale o, nie, to. Czy nie są, bo... No bo, w Londynie są w Wonder Woman. No jest z Londynu, nie? Ale czemu nie byli w Londynie? No nie wiem, jest z Londynu. Nie są. A może nie są. Nie, ale jest drużyna międzynarodowa. Tak. Znaczy uważam, że jednak First Avenger jest... Może nie jest... Znaczy, myślę, jest dużo lepszym filmem, ale to też dlatego, że jakby na końcu nie ma resort. Wiadomo jak ta końcówka działa. Ale tak myślę... Ale też jest typ z czaszką, dziwną głową, tak, nie? Tak, ale... Też masz trzeci akt zjebany, trochę inny sposób, ale też, więc... No, to był czas, kiedy trzecie akty Marvela były Iron Man. No, to było tak, że oglądasz fajny film, ale nie były tak zjebane jak Ares, bo to jest jednak inny poziom zjebania, ale to prawda, to była ta era trzecich aktów Marvela, kiedy wiedziałeś, że już do tej obejrzałeś film, a dalej już będzie sobie wybuchało i trochę ktoś tam coś pobiega, porobi, ale już nic ważnego się nie stanie. U nas, czy Radek nagle się przyjął w 95? Nie, Radek jest gdzieś daleko. Zepsuło, no. No dobrze, czy wy macie swoją parę? Tak jak mało tych filmów było. Próbuję zestawić filmy Snydera obok czegoś, ale trochę się nie da.
Ciężko, no. Civil War i Batman v Superman są tak podobne jednak tematycznie trochę, nie? Więc... No, nieraz omawialiśmy to. Jakościowo się bardzo różnią, ale wyszły w tym samym roku, też był tym konflikcie między dwoma bohaterami, też trzeba było znaleźć jakiś sensowny powód, żeby zwalczyć ze sobą i tu się no to... udało, tam nie... Far From Home, o dziwo nie Homecoming i Shazam. Bo to jest ten motyw, gdzie główny bohater musi trochę znaleźć swoją drogę, jakby musi sam się odnaleźć siebie, a nie wiesz, ta, tu, tutaj miałeś czarodzieja i kim mam być wedle tego czarodzieja i wedle jakiegoś tam jakiejś drogi, no a tutaj jest to dziedzictwo Tonego Starka i próbuje iść w tamtą stronę i to jest w jednym i drugim wypadku nastoletni bohater, w Homecoming mniej trochę, ale w tym tak. No. Bo nie, patrzę na Radka, który jest no, coś mi bardzo daleko. Słychać mnie w ogóle? Radek. Nie słychać mnie. Słychać, ale... Słychać w miarę dobrze, no, ale twój obraz coś, jest... Kurde, właśnie coś mi z połączeniem i nie wiem co. Wszystko mu powyłączane i wszystko działało i nagle pierdolło. Ale generalnie możesz powiedzieć, bo cię słyszymy dobrze. Aha, słychać mnie dobrze, tak? Dobra, to ja powiem, co bym mógł zostawić. Najwyżej się zdjęcie zostawi zamiast mnie. Wszyscy zobaczą, że będą dziwne turbulencje. No nie, ja was też normalnie słyszę cały czas, nie? I tylko właśnie... Radek jest teraz jak w tych takich programach, jak wiecie, w stacjach informacyjnych, jak były te pandemiczne programy. Tak. Tam jakiś polityk się włączał od ciebie z domu i tak kamera taka, wiecie, tam 5 FPS-ów. Tak, ale słychać się... Słychać. Ale słychać. No, a ja was teraz... O, teraz zaczęliście mi się ruszać normalnie, więc spoko. O, ty też się zacząłeś ruszać normalnie. O, to jeszcze, okay. Jeszcze mi nie mówił, że normalnie, ale... Ale już prawie. No to, kurczę, co ja bym zestawił, jakie filmy ze sobą? Matko, tu jest tak mało do zestawiania. Też myślałem o tym Spider-Manie. No kurczę, i tak wolę Spider-Mana niż Shazama. Oczywiście, że tak. Jak nie wymyślisz, to lecimy dalej. Nie będę na siłę wymyślał. Nie. No co, sobie skład zestawię ze Strażnikami Galaktyki? Jest, nawet jakby same sceny z tymi, z Ravengers. Ravagers oni byli, tak? Tak, nawet jakbym ich tylko wyciągnął z tego filmu Gana, to i tak by było lepsze niż cokolwiek, co był Suicide Squad. Więc nie, jebać, idziemy dalej. Tutaj nie ma co zbierać. Aquaman zajebisty i reszta pożoga. Dobrze. A no, ja chciałam zostawić jeszcze jedną rzecz ze sobą. Iron Man i Man of Steel, bo jeden jest z żelaza, a drugi ze stali. O... No to też tak, nie ma czym walczyć. I obaj robią w trzecim akcie sensowną rozpierdówę miasta, ale to... No. Iron Man trochę mniejszą. Nie. Zdzisław Obwoluta. Oj, to jest długi, rozbudowany wpis. Czy ja go przeczytam jako całego? Czy będę robić pauzę? Zobaczymy. Wszystko się okaże. Dobry wieczór. W serialu... zakładam, że chodzi o WandaVision. No, tak. W serialu widzimy, jak Wanda jeździ samochodem amerykańskiej marki Buick, Verano? Tak co się czyta? Przepraszam, ja się nie znam na samochodach. Czy to może być wskazówka dotycząca przyszłości uniwersum? Dotychczas bohaterowie, tacy jak Iron Man czy Kapitan Ameryka, poruszali się niemieckimi Audi. Agenci tarczy używali japońskich Lexusów. A tutaj agenci rządowi korzystają z amerykańskich GMC. Samochody w Marvelu zawsze mają znaczenie. Widzimy, jak zmienił się Tony Stark, gdy w końcu gry przesiadł się z wypasionego hiszpanerskiego Audi R8 na bardziej praktycznego i wszechstronnego e-trona GT. Tu bym zrobiła przerwę. Czy ma... Tak, Buick Verano. I to jest chińska marka, więc ja myślę, że, że fakt, że to jest chińska marka, wyjaśnia wszystko. I pewnie od teraz bohaterowie Marvela będą tylko chińskimi markami. Ale to jest napisane amerykańskiej marki. To jest napisane, że Chiny. Ja bardziej wierzę Zdzisławowi, bo wydaje się... No brzmi tak jakoś, nie? Amerykańsko. Nie, to jest niby General Motors, ale produkowany w Chinach, co? To jest model na rynek Chin? A nie, okej, jest jeszcze... Wszedłeś w konkretny model. A okej, jest jeszcze... Nie, jest jeszcze Buick XL GT, który jest na rynek amerykański, więc nie, może o to chodzi? Nie wiem, dobra, nie znam się. Tak, chciałem, wygooglowałem, tylko było napisane, że Chiny, więc nie wiem. No, w każdym razie, tak, możliwe, że to coś znaczy. Jezu, lepiej, że ten, że samochód mają tam chiński czy coś, a nie, że nagle chiński Iron Man, nie? Że szczególnie pod Chiny robiony, nie? Zbroja i ten może lepiej. Ale ja pamiętam, jak w tych pierwszych filmach z Iron Manem, tam były te auta dosyć mocno egzaltowane, nie? Bo pamiętam, że no, właśnie Audi było sponsorem i coś w tym stylu. Wtedy tych samochodów było dużo jeżdżenia. Pamiętam, jak on w dwójce jeździł z tą całą mapą, z nowym pierwiastkiem, nie? Tam były te sceny samochodowe, których już później nie było w takim natężeniu. No i może dobrze. Wrócimy Radka. Okej. Okay. Co się dzieje z tym? Okay. O, teraz jest spoko. Dało się zrozumieć. Podejrzewam, że mogą się zdarzyć sytuacje. Podejrzewam, że z tym Iron Manem jakby to, że zmienił jakby
styl samochodów, czy jakby klasy samochodów na skromniejsze, jakby to mógł być taki, wiecie, wizualny sposób pokazania, że postać się też troszkę zmieniła, ale to, czy Wanda jeździ jakimś konkretnym samochodem, czy to już jakaś inna postać jeździ jakimś samochodem, czy to nie ma jakieś większe znaczenie, zależy kto płaci akurat, nie? Kto tam chce się promować w konkretnym filmie. No te samochody, tam żaden samochód nie jest przypadkowo, nie? Ale super dziwne, że kapitan jeździ niemieckim autem. Poznał. Wie, że dobra jakościowo. Das no to auto, jeździ, no. Nie, do Volkswagen, przepraszam, nie auto. Do Volkswagen przynajmniej nie jeździ. To jeszcze druga część, taka tu do mnie, więc będę czytać. Skoro już jesteśmy w temacie motoryzacji, to chciałbym podziękować pani redaktor Marcie za tłumaczenie mojego ulubionego programu telewizyjnego, jakim jest Top Gear. Mimo że nie znam języka angielskiego, to uważam tłumaczenie za doskonałe. Dzięki pani pracy mogłem zrozumieć wspaniały humor i ciekawe dyskusje. Ojej, dziękuję. A jakby doprecyzowując, ja tłumaczyłam może 8 odcinków, może 10, jakby z całego ogromnego programu, więc to nie tak, że super dużo, no ale fajnie, że... Nie, myślę, chuja Briana Maya tłumaczyć. Czy może miała pani okazję poznać kogoś z trójki prowadzących albo legendarnego Stiga? Absolutnie nie. Jakby ja, tak jak mówię, ja się w ogóle nie znam na samochodach i nigdy wcześniej nie oglądałam nawet tego programu, ale jakby co to tłumaczenie konsultowałam z kimś, kto się dużo bardziej zna, żeby właśnie nie napisać tam czegoś super głupiego. W ramach podziękowań skromny datek, na auto marzeń nie wystarczy, ale na przejażdżkę Uberem lub komunikacją miejską powinno wystarczyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam całą redakcję Napisów Końcowych oraz życzę miłego wieczoru. To my uprzejmie dziękujemy i również życzymy ci miłego wieczoru. I tak, nie wiem, czy kiedyś doczekamy się samochodu. Myślę, że nie. Myślę, że nie mielibyśmy dokąd nim pojechać. Jest w Warszawie. Ale możemy wydać na Ubera. To było pierdliwe. I teraz niech mi ktoś powie, jak się czyta ten pseudonim. Orochimaru i Mitsuki. Załóżmy. Hej Radek, co się stało z Julianem? Kłóciliście się? Łukasz mówił coś o rakowym kontencie. Ja? Kiedy? Proszę mi udowodnić najpierw. No Radek, ale to wiesz. Radek teraz będzie udawał, że go przerywa. Ale nie było żadnej kłótni. Ja sobie z Julianem gadam od czasu do czasu normalnie. Tutaj nie było nigdy żadnej dramy, nie? Jestem z Julianem? Znaczy, jeśli chodzi... Co? No, bywa. Wow, coming out taki niespodziewany. Nie, tego akurat nie, no, tej historii nie słyszałem jeszcze. Ale my nigdy nie mieliśmy żadnej kosy. Ja nie wiem, skąd to się wzięło. Nie? No skąd Julia robi swój kontent? Jak to twoje nie? materiały ze Smokiem Pulokiem zniknęły z kanału? Ja. A dobra, nie, no Smok Pulok to był nóż pod żebro. Więc wytłumacz nam to. No ja do dzisiaj nie wiem, czemu Smok Pulok zniknął. Można Juliana pytać, gdzie są odcinki Smoka Puloka. Jak ten... No Smok Pulok. Jest strata do świata, no. No, Smok Pulok był zajebisty. No nie ma Smoka Puloka, no. I ale to, jednak no, Team Jeff. Nie, no... Nie, a wiesz, ale nie, tak, Team Jeff, ja byłem Jeffem przecież. A widzisz, to jesteś mój team. Ja byłem Jeffem. Jeff był najgorszy, Robert był dużo lepszym aktorem. Ja to przyznaję dzisiaj, po latach przyznaję szczerze, że Robert jako Smok Pulok był dużo lepszym aktorem niż ja jako Jeff. Nie? To nie były moje wyżyny, nie? To wyżyny, no. Wyżyny. Tak. To nie były ten... O matko, jakbym sobie przywołał... O, ale bym... Nie... A nie ma już tej recenzji Bogów Egiptu, którą na Rauszu nagrywaliśmy. Nie ma rady. To nie najgorsza rzecz na świecie. No, ale ogólnie to Julia robi swoje rzeczy, my robimy swoje i tyle. Tyle, no nie wiem skąd się wzięło to, że nie wiem, się nienawidzimy czy coś takiego. Pewnie Łukasz coś chlapnął, widzisz, tu wszystko wiemy już. Ale co ja wiem chlapnąć? A wiesz, ale podejście do kontentu to jest zupełnie inna rzecz. I to nie jest tak, że wiesz, że nagle wszyscy mają myśleć tak samo, nie? I czy coś takiego? Nie, no wiecie, to nigdy nie jest cool, jak kiedy mielibyśmy z wami dyskutować na temat relacji z innymi osobami. To jest trochę dziwne, bo jeśli ma się problem do jakiejś osoby, to się zwykle to utrzymuje w kontaktach z tą osobą i z tą osobą się ewentualnie rozmawia, a nie z osobami trzecimi, więc... Znaczy, ja chcę tylko powiedzieć tak, abstrahując od tutaj tego wątku, że jakby to, czy się lubi czyjś content, właśnie nie zawsze ma... jakiekolwiek przełożenie na to, czy się lubi tę osobę w obie strony. No, to tylko... No, to prawda. Ja akurat znowu nie w tym kontekście, ale pamiętam, jak jeździliśmy na Pyrkony i tak dalej i gadaliśmy z niektórymi ludźmi, którzy nawet mówili, no ja wiem, że ja robię taki chujowy content, czy coś w tym rodzaju, nie? I myślisz sobie, rozmawiasz z kimś, no, ale bardzo sympatyczny człowiek na przykład, czy coś w tym rodzaju, więc
Znowu, nie ma to nic wspólnego z sytuacją tutaj, dla jasności. Ale by było sporo takich osób, gdzie patrzyłeś i no content. Zresztą jestem przekonany, że content, który ja robiłem, już nie robię od dłuższego czasu, ale który robiłem też z osobami, z którymi trzymuję dobre relacje, stwierdziliby, że gówno content i nie obchodzi ich to. Jakby to jest różnica spora. No ja na pewno nie mówiłem nic o rekowym kontencie, bo ja wychodzę z założenia, że publicznie albo się mówi dobrze o czyjejś twórczości, albo się nie mówi wcale. No chyba, że ktoś nas zapyta. Jak ktoś nas pyta, to czasem musimy odpowiedzieć. Nie, chyba, że mówimy o szkodliwym rakowym kontencie, który niektórzy produkują. To jest szkodliwe. Właśnie mam na myśli takie, że... Szkodliwe, no to tak. Dokładnie, natomiast... w momencie, kiedy ktoś robi kontent, dlaczego biali mężczyźni są lepsi od innych istot na Ziemi i oczywiście nazywa to poprawność polityczna, a fakty, czy coś w tym rodzaju, i wiesz, i robi pseudomerytoryczną wypowiedź, a potem z której wynika to, że białe rasa fany, to tak, to jest trochę szkodliwy content. No, a potem mówi, że no to jest obiektywna dyskusja na ten tak, temat. Tak, i tu podaje fakty z profesora Hitlera, znaczy profesora... Pedersona. Który udowodni naukowo, że kobiety są gorsze, nie? Więc tak. Wiesz, realnie ten. No, tak, to było przenośnie, jakby co. Aczkolwiek nie, też nie o tym. Nie, tak, nie, nie, ten, też, nie do tematu, nie. No właśnie. Okay. Nie tak za odległa przenośnie, ale przenośnie. No, natomiast ja mówię, ja wychodzę z założenia, że jak już mówimy publicznie o po prostu czyichś rzeczach, no to albo dobrze, albo wcale, więc Oliwiana nie mówię wcale. Tak jest, ja najbardziej nie lubię tych wszystkich dram internetowych, wiesz, żeby tylko nakręcać i skręcać. Teraz on mi teraz odpowie, wiesz, on mi odpowie. Jezu, dramy to jest najgorsza rzecz w internecie. Nienawidzę. Znaczy lubię oglądać, ale nie chciałbym rozkręcać. To przyznam, szczególnie ludzi, których content dopiero poznaję i widzę, co oni robią i mówię, to jest coś, co zupełnie nie jest, wiesz, w mojej gestii, żeby oglądać. To nie jest coś, co jest pode mnie, nie? I później widzę, jak oni się żerą i tylko, wiesz, kolejne rzeczy wylewają na siebie, a tam, wiesz, są takie działy polskiego YouTube'a, gdzie jak już się zaczyna rozlewać, to już nie zatamujesz tego, nie? To się leje na wszystkie strony, oni się w tym taplają na maksa, nie? I przez miesiące to trwa. To sobie śledzę czasami i wpadnę w takie, wiesz, w takie coś i śledzę to, ale żeby samemu coś takiego robić w jakimkolwiek przypadku, to nigdy, bo to jest zupełnie bez sensu, nie? No, niepotrzebne, no. Chyba, że wiesz, że czasami się wspomni o kimś, kto, wiesz, robi rzeczy, jakie robi. Jak na przykład, nie wiem, ludzie, którzy bardzo lubią kino i wiesz, i później robią jakieś rzeczy i no, to wtedy się wspomni o tym. No. Dobrze, to drugie pytanie, zupełnie niezwiązane z pierwszym. Czy oglądaliście Karbalę? Film, zwłaszcza jak na polskie warunki, bardzo dobry, przedstawia Irakijczyków dość uczciwie i nie wali patosem jak niektóre filmy USA. To moja rzecz brzmi nie. Nigdy nie widziałem Karbali, niestety. Trzeba dużo dobrego właśnie też w tym kontekście. A w sumie dobrze było zobaczyć tutaj spojrzenie nie amerykańskie, bo Amerykanie kurwa najgorsi. Więc no. No ale dobrze przypomniałeś, bo w sumie zwróciłem z głowy, że w ogóle był taki film. Okay. To dalej. Vanilla Ice Scatman zadaje pytanie. Pytania, a dobrze. Będzie więcej krótkich pytań, więc po prostu będę czytać po kolei. Pytanie do Marty i Łukasza. Czy Mario i Princess Peach są parą? Jeśli nie, to czy chcielibyście, żeby byli razem? Wreszcie jakieś poważne pytanie, kurczę. Nie powinniśmy się razem. Nigdy. A nigdy to jest... nie byli? To jak to... Bo ja nie wiem. Nie. Ja jak coś, to ja nie znam lore. Nie byli nigdy razem. Oficjalnie nigdy nie byli razem. Nie? A czy stroje ślubne, to kto z kim brał ślub? Bowser z Peach. W sensie jakby... Ale Mario też był w stroju ślubnym. No ale no to jest skomplikowane. Nie, w każdym razie... Mario się zawsze przypisuje tutaj do księżniki Peach, tak jak Luigi'ego do Daisy. Będzie kimś z Daisy. Ale nie, bo to jest takie, wiecie, Mario się nie nadaje do związku. Wyobraź sobie Mario, który się ustatkował i prowadzi normalne życie. No nie, on musi być tym takim typem, który wpada na chwilę i nie wiem, nagle wpada w jakąś dziurę i leci do innego świata, bo gra się tam rozgrywa, albo nie wiem, musi ratować kogoś. Jak mój wujek, dokładnie. No, on musi być tym wujkiem, tym takim cool wujkiem, który wpada i nagle rzeczy się dzieją dookoła niego. Więc wydaje mi się, że no tak to powinno wyglądać. I on zawsze powinien, wiecie, być tym takim typem, co księżniczka mu może najwyżej ciasto da. Albo list napisze, albo coś takiego. On by był najgorszym mężem, on był takim typowym Włochem, takim kreskówkowym ze starych filmów amerykańskich, nie? Który siedzi i je to spaghetti w żonobijce, nie? I krzyczy dużo. No ja nie mam preferencji, bo to i tak raczej gry nie byłyby o tym, nie? No nie, ale to wtedy, kurczę, to...
Nie, wiesz... Nie no, jak... Słuchaj, no księżniczka też jest często grywalną postacią, tak? Więc wtedy mogliby razem jeździć na przygody. Ja lubię grać Peach. Peach jest super. Ale no, w sumie wolałabym, żebym miała kogoś lepszego. A przecież Mario? Tak. To kogo? Luigiego? No nie kogokolwiek. Wiem, kogoś, kto nie ma wąsa, na przykład. Duda? Aha, to są jedyne opcje w tej krainie, no to okej. Okay. No, jeszcze jest Bowser. No, Bowser w sumie wie, czego chce. Mi się zawsze Luigi wydawał bardziej ułożonym tym, nie? Luigi jest tchórzem. Nie jest tchórzem. No jest. Po prostu spokojnie żyje bardziej. Chyba, że Luigi ma... Chyba, że Luigi Mansion... I chyba, że ten okres, kiedy zapierdala za duchami w domu, wiesz, strachów. To był ten dziwny, nie? Ale jest dobrze tego... tak, jak jest. Nic nich nie zmieniają, więc no... No dobrze, to dalej. Co sądzicie o Raidenie z filmu Mortal Kombat z 95? Super, bardzo lubię. Najlepsza postać w tym filmie. Absolutnie. No spoko. You will fight for the fate of the world. Sorry. To jest najlepsza scena. Nie, Christopher Lambert zawsze robi tylko tak. No, nie, tam było kilka. Tak, było więcej. No może się wszystko, że tam było kilka. Nie, bo to jego tym główną zagrywką aktorską to jest to takie jedno. Nie, czas tam, Highlandera, nie? No. Tam było dobrych parę he jak... Ale Radek, to jest aktor, więc jak miał w scenariuszu he, to dał. To zagrał. Trochę pod górkę, było ciężko, ale zagrał. Kurczę, przecież ten Lambert jak grał w Highlanderze, to ta jego pierwsza rola, nie on się wychował we Francji, o ile dobrze pamiętam, to on nie znał słowa po angielsku i wszystkiego się na blachę uczył. I w filmie tego nie czuć, więc... Naprawdę? Okej. No, faktycznie. No, do tego straci słów z każdym kolejnym filmem, więc to... Okej. Okay. No. Nie, czy wzrok? Nie. To słuch czy wzrok? Wzrok nie, słuch, chyba. Wzrok. Tak. Słuch radził ktoś inny, kto słuchajcie, słuch. Beethoven. Ktoś z tych filmów, które ostatnio oglądaliśmy. No nic, dobra, kontynuujcie. Pytanie do Radka. Ulubiona postać z serii Tekken. Fabularnie i do grania. Obstawiam, że... Kazuya, bo rymuje się z Pisula. Oraz Yoshimitsu, bo filmy Kurosawy. Znaczy ja lubię Yoshimitsu. Yoshimitsu jest zawsze tam dziwną postacią. Ja tak śmiesznie dziwnie zachowuje na mieczu. On jak na pogo skakał na mieczu i się kręcił na mieczu. To było za dzisiaj. Jak kończył, jak wygrywał, to siadał. Ja pamiętam, że kiedyś jak do kuzyna jeździłem do Piły na wakacje zawsze, to kupił PlayStation. To był jakiś początek wieku. Który teraz mamy. I miał Tekena trójkę i na fama graliśmy w Tekena trójkę. Trójka była zawsze, to trójka to była tak, na której jeżeli ktoś się wychował na Tekenach po latach 90, to trójka. Tak, to u mnie właśnie było te trójka, a później Tekken Tag wszedł, nie? Tekken Tag Tournament. Już i to też było taka... Saga nie ale grałem. Trójka to była tak, gdzie doszło dużo postaci, nie? I to czekaj, to był ten okres. Zapytam jedną rzecz, czy trójka to była ta gra, której jak przechodziłeś grę, odblokowała ci się nowa postać i tych postaci była cała masa, które odblokowałeś, jak przechodziłeś grę, ale jak wyłączyłeś konsolę i włączyłeś znowu, to musiałeś od nowa zaczynać odblokowywanie wszystkich postaci. Prawie, że tak było. To było PlayStation 1, umówmy się. 20 lat temu grałem, więc nie. PlayStation już miało kartę pamięci. Miało, ale z jakiejś podobnej. W trójce chyba się zapisywało. Ja w trójkę grałem trochę, ale nie pamiętam, żeby coś takiego było, szczerze mówiąc. No ja pamiętam, że w trójce dużo postaci doszło. Spój było postaci w trójce. No, ale kurczę, kim grać? Ja bardzo lubię ten moment, jak Dragunov doszedł. Siergiej Dragunov to jest taki rosyjski gość ze Specnaz, z KGB, no z tych sił specjalnych rosyjskich, nie? I on praktycznie nic nie mówi, on jest milczący, jest takim mocno kreskówkowym Sowietą, nie? Taki jak go kino pokazywało w latach 70-80. I ja go bardzo lubię, bo on walczy tym... No, czekaj, on używa... Chyba, nie wiem, nie Sawatę? On nogami napieprza? Kurczę, on ma któryś z tych walki takich fajnych. Teraz mi zupełnie nazwa wypadła z głowy, ale Dragunov jest fantastyczny. I Katarinę bardzo lubię. To ona jest Brazylijką i jest spoko. Po prostu w siódemkę cały czas grę Katariną. Nie wiem, tutaj tych postaci, w którymś momencie się zgubiłem fabularnie, teraz sobie próbowałem przypominać, żeby wiedzieć tam mniej więcej o co chodzi. I jest dużo postaci, których nie znałem, nie? Bo ja tam pamiętam, że w piątkę praktycznie nie grałem, w szóstkę też mało grałem, teraz w siódemkę gram więcej i no, dużo postaci jest zupełnie nowych, nie? I teraz patrzę, który mi się fajnie gra, które fajnie wyglądają. I ta Katarina była taka, że o, fajnie wygląda, będę ją grał. I się fajnie gra Katariną. I no Kazuya wiadomo, że Kazuya jest super, bo w ogóle ta fabuła, że mamy... Rymuje się z Pisula. Że w trójce nie było
było Kazui i grałem Jinem, ale to... No tak, bo wtedy się pojawił Jin, bo Jin jest synem Kazui, ale ja uwielbiam ten podstawę fabularną, ten rdzeń, że mamy Mishimę i jego syna Kazuje, obaj tam mają... Dlaczego? Nie, jak? Heihachi jest synem, znaczy... Heihachi jest ojcem Kazui, nie? Ale, no tak, ale Heihachi Mishima on się nazywa. No tak, tak, ale oni wszyscy są Mishima, no. Bo są... A no tak, 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 no dalej, ten główny Mishima, no to Heihachi. I uwielbiam ten motyw fabularny, że oni się tylko zrzucają z tych skał, nie? Że on... Sam z samolotu też kogoś rzuca, no oni kogoś ktoś tak. Ale fabułość też potem, tego, nie? Najpierw się rzucają ze skał, potem się wrzucają do wulkanu, więc... No. Tak, tak, no, ale to był ten najlepszy moment, nie? Że on najpierw za dzieciaka Heihachi rzucił go, bo on tam miał tego demona w sobie, nie? Po matce. Zrzucił go z tej skały, później, żeby się zemścić w tej części tam, chyba to było w dwójce, syn przyszedł, Kazuje, i zrzucił go z tych skał. Później znowu Heihachi wrzucił, wrzucił go do wulkanu, nie? Później znowu zaczęli w demony zamieniać i dalej się w coś wrzucali, nie? To jest tak urocze, to jest właśnie ten typ fabuły, bo zawsze Tekken był tym takim bardziej cool amerykańską bijatyką, nie? Że tam zawsze tych dużo świateł, dużo tych takich dziwnych zagrywek, można pandą grać, można grać niedźwiedziem, nie? I to zawsze... Można grać drzewo człowiekiem, jest ten Makujin, który tak, jest tym takim... Tak, Makujin jest, no wiadomo, jest Mitsu, który... Jest krok, to znaczy gon. Tak, i to jest super, bo to jest wyraźnie oddziela tą grę od takiego na przykład Street Fightera, nie? Czy od Mortal Kombat, nie? To jest to mocno Tekkenowe, że on jest taki, to właśnie super cool i ta fabuła też jest taka mega dziwaczna, ale cały czas cool, nie? Że Kazuya, Jin, oni wszyscy są ekstra i w ogóle i to uwielbiam to w Tekkenie, nie? Że on jest tak bezczelnie dziwny. No. Ja najwięcej grałem w czwórkę, bo to był taki moment, że wyszło to na PS2 chyba i wtedy kupiłem i to była taka bijatyka, w którą grałem najwięcej kiedykolwiek, bo mi się bardzo podobało to, że no, ona jest trójwymiarowa i się poruszasz w przestrzeni. I tam była taka postać, znaczy ja lubiłem grać zawsze Forrestem Lowem, a w trójce był jego syn chyba, ale tak samo się nim grało. Nie, czekaj, Marshall był pierwszy, a syn był chyba Forrest, nie? Nie, Marshall, nie, Forrest to był ten starszy, czyli to był ojciec, Marshall to był ten najmłodszy. No, to grasz, to sobie by była taka, jakbym miał teraz, znaczy nie, to chyba byłaby taka uniwersalna postać dla mnie, jakby, bo mi się zawsze lubiło, lubiłem te postacie, które Bruce Lee przypominały zawsze. No, ale w czwórce był, no dalej jest chyba w tej grze, ale wtedy było takie wrażenie, bo to była nowa postać w czwórce, był Steve Fox, który był bokserem i to było zajebiste, bo nie miał w ogóle ciosów nogami, zamiast ciosów nogami miał uniki i to było zajebiste, bo te uniki działały naprawdę bardzo fajnie i można było napierdalać tylko boksując i strasznie lubiłem grać nim. No ale no, tak, ja jestem taką grą, w której fabułę tak staram się śledzić w miarę regularnie, a nie chcę mi się już grać w to, bo jestem już trochę za stary i może już właśnie jakbym... Mógłbym sobie kupić, nie wiem, tak turnament na przykład dwójkę i sobie pykać po prostu tak rekreacyjnie, ale nie chciałbym się przechodzić do fabuły i tak dalej. Ale to ma oczywiście taką absurdalną fabułę, że aż fajnie się śledzi, więc... Kompletnie nie znam fabuły Tekkena, tak prawie, że wcale. Mniej więcej, dobra, o tych relacji Jina, Kazui i Heihachiego wiem, ale w trójkę, pamiętam, napierdziałem dużo i nie grałem w żadnego innego Tekkena, ale nie wiem, nigdy mnie nie ciągnęło. Ale w trójce grałem albo Jinem, albo potem kolega mi pokazał, jak Kingiem robić te infinite combo praktycznie. To było tak, że mogłeś podejść do przeciwnika o i... O nie, King był tak przesadzony. I potem fajnie, jak przychodziłeś na automatach i były te różne salony i tak się stawałeś koło... I tak, ja tutaj też zagram z tobą, czekaj. Brałeś tego Kinga i jak postać była tak OP, to była postać, która polegała na tym, że jak raz przeciwnika złapałeś, to wygrywałeś walkę, bo na dobrą sprawę już mogłeś go rzucać w to w kółko, robić mu te cały czas dążenia, które nigdy się nie kończyły. I w późniejszych bijatykach już na szczęście bardzo wymyślono ten motyw i w Tekkenach i Mortal Kombat. Najróżniejsze te armory, bloki, diminishing returns, które powodują, że nie możesz ciągnąć komba do pewnego stopnia, bo przy nim w końcu upadnie na ziemię, coś takiego. W Tekkenie 3 tego nie było. To mogłeś tak na dobrą sprawę ciągnąć kombo w nieskończoność i wygrywać grę, co było głupie w chuj, ale... A w ogóle jak grałeś na automatach, to mogłeś przejąć kogoś grę, nie? I mogłeś z nim wygrać i później przejąć jego wynik, tak, nie? Już sobie tak. Lecieć do końca. Tak. No, a ja tylko dodam, że Marshall jest ojcem Forresta, miałem rację. Specjalnie sprawdziłem. A po drugie, kurczę, jeszcze uwielbiam Ninę. Najwięcej chyba Niną grałem we wszystkie części. To jest w ogóle jedna z tych niewielu postaci, która się pojawia w każdej części, Nina Williams. I w ogóle jej relacja z siostrą jest cudowna, bo one się tam żrą, podkładają sobie świnie. Te zakończenia z pierwszych części to było tylko, że jedna drugiej na złość robi. To było takie dziwne, bo ona jest, wiadomo, irlandzką super zabójczynią. I teraz jest cudowny ten motyw w siódemce,
gdy się okazało, że była ta akcja, że ją tam zamroził Hachi albo Kazuya, już nie pamiętam, który z nich, na parę dobrych, chyba na 7 lat, czy coś takiego. I się okazało, że Steve Fox jest jej synem, bo oni ją jakoś mechanicznie zapłodnili w tym czasie, kiedy ona była tam zahibernowana. Ona urodziła w tym czasie i się okazało później, doszła do tego, że Steve Fox jest jej synem. I ona go tam broniła i w tej części okazuje, jest taka kuriozalna scena, jak właśnie się dowiaduje tego, nie? I to jest takie mega tekenowe. I mówię, kurde, kto to napisał, nie? Przecież to jest tak głupie, nie? Na tylu poziomach. Są postacie, które też nie pojawiają się w tej części, nie? Tylko ta fabuła jest ciągnięta już przez lata, nie? I ktoś to w taką stronę pociągnął, która jest zupełnie durna, ale no Tekken. O, to jest zajebiste. Nagle szóstce chyba, czy piące, pojawia się Jinpachi, który był ojcem Hayachiego i był zamknięty pod domem. Siedział tam. Tak, że on go tam zakopał, przysypał, nie? To było takie durne. Ja mówię, skąd oni go wyciągnęli? A też pokazywali co chwila, poczekaj, chyba w Tekken tak, czy w czymś było, nie? Że pokazywali tego młodego Hayachiego, nie? Jak on tam z tym ojcem, tą jego relację. Mówię, fuck, jak to jest głupie. Ale urocze. No. Ja poczułem 5 minut przerwy, ale te pytania dalej są wybitnie nie do mnie żadne, więc możesz po prostu czytać dalej, a ja potem dołączę z powrotem. Dobra. Pytanie numer 2. Czy Lyndon Ashby to twój Johnny Cage i czy Bridget Wilson to twoja Sonya Blade? A my już o tym mówiliśmy z Oscarem, nie? Że Ashby to nie jest Johnny Cage, ale jest cudowny w tej roli. Ashby mi się dużo bardziej kojarzy jako ojciec jednego z głównych bohaterów w Teen Wolfie, bo więcej sezonów i był policjantem, bardzo fajny. Jego syn, na wszyscy mówili na niego Styles, bo nazywał się... Jakieś miał polskie nazwisko, już nie pamiętam jakie, i oni nie potrafili go nigdy wymówić. Więc. Nawet ojciec go nie wymawiał, bo ciężko było. I raz jest moment, kiedy wchodzi i mówi: My son's name is jakiś tam Świeczyński, czy coś w tym rodzaju. I Lina Ashby musi to powiedzieć, no ale. No. Ale Ashby zawsze dla mnie to był ten. To właśnie nie był Johnny Cage, to był bardziej taki Japis, jeszcze pochodne lat 80., nie? I on bardziej mi właśnie taką postać przypominał niż aktora hollywoodzkiego. Ale bardzo go lubię, bo miał fajną chemię zresztą zespołu i bardzo sympatyczna rola. A sorry, nie, nazywał się, przepraszam, Mieczysław Stiliński, ta postać, więc to już w ogóle nie do powiedzenia dla Amerykanów. Jeszcze cię pytanko, ulubiona postać z My Hero Academia? Kurczę, ja Endeavor przez ostatnie tomy, bo ja czytam, z fabułą jadę dokładnie z polskimi wydaniami, teraz był chyba 25 tom i od paru dobrych tomów przemiana Endeavora jest fantastyczna i to, co się z nim dzieje, i to jest to, co lubię w tych tasiemcach, jak jakaś postać ma taką naprawdę dobrze opisaną i wytłumaczoną przemianę, nie? Czemu się tak się dzieje, z postaci, która na początku była zupełnie odrzucająca, że mówisz, o, a to skurwysyn, nie? I on się nie zmieni, z nim się już nic nie można zrobić, nie? I nagle masz powolutku, nagle jebnięcie, bo to wiadomo, że to są szoneny i tam się musi coś takiego dziać, i przejście właśnie do tego, że ta postać się zmienia, że relacje z synem się zmieniają, i to jest fantastyczne i bardzo lubię tą postać w tym momencie. W tym momencie może to nie jest ulubiona postać, ale taką, którą najbardziej chcę śledzić, nie? I co się z nią będzie dalej działo. No dobra, i dwa pytanka do Oscara. Który komiks jest gorszy? Civil War 2 czy Identity Crisis? Nigdy nie czytałem Identity Crisis, bo mieliśmy dużo rozmów o Identity Crisis, słyszałem bardzo dużo rzeczy i za każdym razem, jak miałem się zabrać, żeby zobaczyć, czy jest aż tak złe, czytałem coś innego, więc nie czytałem. Mogę coś dodać, tylko powiem, że lepiej przeczytać Identity Crisis, bo jest więcej materiału do dyskusji. To jest zły komiks, ale można o nim pogadać przynajmniej, a o Civil War 2 nic. Tam nie ma konfliktu, żeby o czymkolwiek. Zależy jak patrzeć, nie? No bo z tej perspektywy no niby Civil War 2 jest mniej złe przez to, że no jest takie, no było, minęło, już nikt o tym nie pamięta z głowy, nie? Identity Crisis jakoś tak zapisał się jednak w annałach historii, ciągle jest przywoływany i tak dalej. No ale z drugiej strony, no faktycznie, no jakby przeczytasz ten komiks, przynajmniej masz jakąś podstawę potem do rozmowy o nim, a kto dzisiaj będzie chciał gadać o Civil War 2? Civil War 2, mój problem jest też taki, nie wiem, jak Identity Crisis, że była kupa gównianych tainów, kupa gównianych eventów, do których potrafił się znaleźć ten jeden fajny tajny. Jakiś jeden scenarzysta usiadł i wziął na warsztat, na przykład Axis jest tego świetnym przykładem, nie? Gówniany event, ale masz tego Hobgoblina, masz tego Carnage'a, ktoś znalazł sposób, żeby z tego coś ulepić, nie? Przy Civil War 2
Nie ma tam dobrego. Są ok, takie, które dało się przebrnąć, ale nic nie ma takiego, że pamiętam. O, to był ten fajny motyw, kiedy wiesz, o, ta jedna historia, olej to, ale tam warto było dla tego jednego tainu. Nie pamiętam, bo co ulepisz z tego? W sensie to jest gówniany premis całego eventu, więc z tego na tym na bardzo barkach nie da się nic ulepić za bardzo. No. I jeszcze jest tak, że jednak Bendis to zawsze jest nim ten jakiś taki malutki, chociaż pierwiastek Bendisa, Brad Meltzer nigdy nie był dobrym scenarzystą, dobrym pisarzem też nie był zbytnio, więc jakby a nie są dwa chujowe komiksy zaorać, zalać betonem, no. Dobry, jeszcze, no tylko mogę jedną rzecz dodać, że jeszcze no. Jeśli chodzi o My Hero Academia, tylko jeszcze bardzo Lemiliona lubią, to też jest świetna postać. Kto wie, to wie. Dobra, drugie pytanie. Czy gdyby Doktor Strange był na wakacjach i zobaczył surferów ujeżdżających morskie fale, to czy zepsułby im zabawę trzymając wodę? Koniecznie. To jest świetne pytanie. Ale zepsuł? A może wiesz? Może powiedziałby... Jest taka reklama, w której surfer biegnął, wiesz, biegnął nad morze i o, dzisiaj się pobawimy. I nagle nie ma wiatru, jest takie o, i nagle powiedział Doktor Strange, nie ma problemu. Wiesz, nagle fale się robią i wiesz, thanks, Dr. Strange, you're the best. I wiesz, oni wyskakują. To ja go widzę jako tego typa, który jednak pomoże. To jest MCU, więc na tej fali wypewnie się okazało, że surfuje Thor i to jest zapowiedź następnego filmu z Thorem. Tam rozwiążą tą sprawę, nie? No, rozjebali z tą wodą jednak. Wiemy, po co było to trzymanie wody, nie? Żeby wyłączyć go tam, żeby miał co żeby robić nie robił, w tym czasie. Żeby nie miał co robić. Ale żeby nie robił. Trzeba by to jednak wymyślić w taki sposób, żeby to nie było trzymanie wody po prostu, bo to się wydaje takie bardzo prozaiczne, jak na taką postać. Był dosyć prosty myk, tylko trzeba było potem zrobić to odpowiednio, ale dałoby się to napisać, żeby on znalazł się koło Starka w odpowiednim momencie i zrobił mu... Ale... Miałeś z nim zarysowany konflikt, tak wiem, że to z innej rzeczywistości, ale miałeś z Ebonimo. I widziałeś jako, że oni są dla siebie wyzwaniem, jeden dla drugiego, prawda? Ebonimo tak teoretycznie wygrał w Infinity War. Ej, Ebonimo nic nie robił w czasie walki tam na dobrą sprawę. Mógł spokojnie pokazać, jak Strange przez całą walkę z nim się bije, bo on jest dla niego zagrożeniem i mówi, że tym razem, wiesz, drugi raz tak się nie dam i gdzieś tam się nawalają w tle. I okej, co robi w tym czasie? Jak wygrywa, to leci do Starka. Tak, i co robi w tym czasie? Walczył z Ebonimo, którego już ustanowiliśmy jako dla niego przeciwnika. Easy, nie? Ale no, trzymał wodę. No dobra. I chyba ostatnie dzisiaj już pytanko od... Drugie pytanie od Konrada, więc postaram się skupić. Czy widzieliście Kajko i Kokosz? Nope. No. Ja widziałem, mi się podoba. Tylko wiem, że to nie jest już dla mnie, nie? To jest fajna rzecz pod dzieciaki, nie? I bardzo, w ogóle to ma to jest tam od kurczę, jaką ma kategorię wiekową? Od 3 lat? Jakoś tak. Wiem, że jakby taką bardzo niską, nie? Że to jest to pod dzieciaki, nie? To są te historie Christie, które tam są rozbite, nie wiem, na 2 albumy, tutaj mają 11 minut, nie? No i to jest dla dzieciaków. I kurczę, animacja dla mnie nie ma z nią żadnego problemu, nie? Szczególnie, że to jest, kurczę, ja wiem, że są te wszystkie komentarze o to, że to wygląda jak Flash i o, jak tak można dzisiaj coś takiego zrobić, ale to jest bardzo dobra animacja wycinankowa i ona ma tak wyglądać, nie? Te ruchy mają być takie, nie? No to jest styl animacji konkretny i to też się tego nie czepiam, nie? Bo to w ruchu wygląda całkiem okej. Okay. Więc dla mnie Kajko i Kokosz spoko, ale też nie będę śledził każdego odcinka, bo już wiem, że no, to nie jest seria dla mnie, nie? Który nie będzie mi dawał tego, co nie wiem, jak za dzieciaka czytałem komiksy Christy, nie? Do których też sobie czytałem tą nową wersję, ale to też nie jest coś, co bym śledził przy każdym wydaniu. No mnie nie zachęcił zwiastun, więc... dobra, kolejne pytanko. Czy oglądaliście Wieczorynkę? Co uważacie o polskich animacjach jak Reksio, Baltzer, Gąbka, Bolek i Lolek, Miś Uszatek czy Miś Koralgo? Koralgor to zawsze był taki... Ja pamiętam, że Koralgor był strasznym debilem. Nie pamiętam już nic z tej bajki, ale pamiętam tylko co zapamiętałem, to pamiętam, że on był takim totalnym debilem, po prostu... Nie ja wiem. Pamiętam całą fabułę, bo ja wiem, że Miś Koralgor to był właśnie on i to był Miś, co zawsze śpiewać chciał i to tyle. Okay. Ale po prostu ranking najbardziej nielubianych postaci z kreskówek. Po prostu Miś Koralgor, Koralgor. Scrapidu i nie wiem, kto może być trzeci. Kogoś można by wymyślić.
Ale ja nie oglądałem. Mnie tata próbował pokazać te animacje ze swojego dzieciństwa i zobacz, tutaj Reksio i zobacz, stempelki stawia i tutaj Boleki Lolek i jeszcze coś tam. Ja nigdy tego nie lubiłem, bo ja byłem tutaj podjarany amerykańskimi animacjami, lubiłem Żółwie Ninja i tego typu rzeczy, więc jak zobaczyłem, wiecie, tą no, skrzepną jednak polską animację sprzed iluś tam lat jeszcze, no to no, nie robiono na mnie wrażenia jako dziecku, jak... więc zupełnie nie. Jak byłem bardzo mały, to jeszcze nie było takich, jak miałem na myśli dwa latka czy coś takiego, to jeszcze jakby nie mieliśmy dostępu do tych amerykańskich bezpośrednio, bo to były ta końcówka lat 80., więc one dopiero powolutku wchodziły. Więc jakby coś tam z tego pamiętam, bo to było jedyne, co mogliśmy oglądać, więc jakieś tam rzeczy, ale to nie było też nigdy coś, co, na co czekałem, co dobrze pamiętałem. To było na zasadzie takiej, no ej, no jesteś małym brzdącem i oglądasz jakieś fajne ludziki, które chodzą, nie? Natomiast no, nie ma tak, żebym jakoś wyjątkowo pamiętał, jak czekałem, tak jak na Żółwie Ninja później, nie? Które już były... amerykańskie animacje. No to był przeskok. Ja mam dużo sympatii do tych kreskówek, bo też jak za dzieciak oglądałem, to one jednak bawiły. Nie, Bolek i Lolek był spoko, właśnie Reksio był spoko, a ja zawsze wolałem te radzieckie, jak Wilki Zając, więc to jest jeszcze inny rodzaj. Ale nie, no jak już te amerykańskie się u nas pojawiły, to jednak Żółwie Ninja, nie, i to wszystko miało kopa. Motomyszy z Marsa, Spider-Man. Motomyszy z Marsu był zajebiste. No. Ciężko było, wiesz, wrócić do Reksia, jak się zobaczyło te myszy. No, ty masz te myszy, kurde, walczą z jakimś typem w ogóle, ten jeżdżą na tych motorach. Kurczę, mają kolczyki okulary ciemne. I weź to oglądaj potem Reksia, jak chodzi. Nigdy byłem fanem motomyszy z Marsa, one zawsze wydawały mi się taką zżyną z Żółwi Ninja, chociaż nie były. Pamiętam tylko, że tam był ten zły, który wyglądał jak wielki, zły biznesmen, jak ściągał maskę, no była ryba pod spodem, czy coś w tym rodzaju. No, rekinem takim chyba, czy kimś tam. Jakąś taką flądrą. Zawsze lubiłem, jak te tytuły tłumaczyły ci wszystko, nie? Wiesz, o czym jest dokładnie serial. To są motomyszy z Marsa. Wojownicze Żółwie Ninja, no. Wojownicze Żółwie Ninja. No, kiedyś mieliśmy tą rozmowę o kresku z dinozaurami, że był taki extreme dinozaury. To też bardzo lubiłem. Wiem, była taka kreskówka, nawet miałem taką małą zabawkę, Dino Riders. Była taka przyszłość, ale z dinozaurami i oni jeździli i mieli takie futurystyczne zbroje na dinozaury zakładali i strzelali do siebie laserami nawzajem. I to było... Miałem Triceratopsa i na jego się taką zbroję zakładało i tak umiał i on niby tymi laserami strzelał. Jeszcze byli Dino Saucers, bo to wiecie, Dino i Saucers, statki kosmiczne, więc widzisz, też byli z kosmosu, ale one nie były takie extreme jak Extreme Dinosaurs. Ja pamiętam jeszcze, że jak byłem mały, oglądałem kreskówkę Sok z Żuka i ona była zajebista. Jakoś bardzo długo o niej zapomniałem, a potem nagle odblokowała mi się jakaś część pamięci i przypomniałem się, że była taka kreskówka i że tam ona była taka dziwna, tam był taki szkielet francuski i sam Beetlejuice był w ogóle pozytywną postacią i to było takie dziwne i pojebane i mi to tak zapisało się w głowie i pewnie ukształtowało mnie na resztę lat. Ktoś może też coś pamięta, więc jakby co, to sprawdźcie sobie. W ogóle dalej ma super opening, najlepszy chyba opening, jak widziałem w kreskówce. Ja za dzisiaj pamiętam, jak na tym angielskim Cartoon Network leciały bajki, znaczy kreskówki Hanna-Barbery i tam na przykład Space Ghost i te wszystkie rzeczy. O matko, jak ja to uwielbiałem, to było takie dziwne. Tam kosmos był taki kosmiczny. Ten Space Ghost na 60 jest tak cudowny. Zorak, tak. Ale o to, co ja lubiłem Space Ghost. Muszę zmienić moje plany. O, kosmiczny duchu. Dobrze, że wpadłeś w moją pułapkę. Pamiętam to przejście, jak właśnie był Cartoon Network, ten angielski, i był ten, leciał ten klasyczny Space Ghost i w tym samym czasie leciało Coast to Coast, nie? I Coast nie to Coast. Dzieje, nie? Ale ja jako dziecko... dziecko byłeś tak zorientowany, co się dzieje. Ale ja właśnie jako dzieciak, nie, może byłem minimalnie starszy, ale ja uwielbiałem ten Coast to Coast. To był ten jeden motyw, w którym z jakiegoś powodu załapałem tą formułę, jeszcze nawet nie angielski rozumiałem tak... Dopiero zaczynałem jakoś te, wiesz, zdania ze sobą, ale się, kurde, tak dobrze oglądało Coast to Coast. Dla mnie sama idea tego była tak zajebista, jak to tak według mnie wyprzedzało swoje czasy, ten Space Ghost Coast to Coast, że... ja akurat polskiego Cartoon Network nie znam, bo generalnie jak polskie Cartoon Network wchodziło, to ja już przestawałem oglądać Cartoon Network, więc nie znam... Kompletnie nie kojarzę polskich głosów, nie znam polskich tytułów. Nawet później dowiedziałem się, że nie wiem, Atomówki to było Powerpuff Girls. Jak ja byłem mały, to było tylko angielskie Cartoon Network, więc
To jest tak różne. Ja chcę powiedzieć, że generalnie pytanie było wiesz, rynki, a wy o kreskówkach. Ja chciałem już powiedzieć, tematu. Że kreskówka, gdzie Dick Dastardly i jego ekipa łapali gołębia, była najlepsza. Mhm. Bo mieli super samoloty i konstruowali cały czas nowe. I nikt nie mógł złapać tego gołębia. To ja się wypowiem w temacie, więc ja lubiłam co drugą wieczorynkę, bo właśnie co druga była polska, a co druga była niepolska, tak to zapamiętałam, w co drugie dni tygodnia. No, więc ja lubiłam, jak leciały Muminki, jak leciały Smurfy, no i w niedzielę zawsze leciało coś od Disneya i pamiętam, że tam na pewno był Kubuś Puchatek i o mój Boże, Brygada RR, najlepsza rzecz na świecie, więc to były moje rzeczy. Może Gumisie jeszcze rotowali. Tak, Gumisie, dokładnie. Gumisie też w tym niedzielnym tygodniu. One tam sobie rotowały. Te wszystkie disneyowskie, to oczywiście, że się oglądało i były potem w dzień był czasami Aladdin leciał tam po 13 czy coś takiego i wieczorem była... To wiadomo, że oglądałem. Ale... W niedzielę zawsze wieczorynka była Disney przedstawia. I to tak, było... a w sobotę po południu była po prostu jakiś tam cykl. Tak. A jeśli chodzi o te polskie rzeczy, to jedyna, którą lubiłam, to był ten, Baltazar Gąbka. Tam były super rzeczy. Tam był ten Szpieg z Krainy Deszczowców, który już mówił Karamba, był Robert Makłowicz i był ten Smok Wawelski. Prowadzenie profesora Baltazara Gąbki, tak. Tak, więc super rzecz. A reszta nie. Miśko Largol najgorszy, ale Miś już tak zaraz za nim. Kurczę, ja to było jeszcze tylko dodam, że te wieczorynki, które się tutaj pojawiały, to do nich przecież muzykę robiły, wiesz, same gwiazdy. Ten, Brygada RE to był Mietek Szcześniak, nie? Mhm. Gumisie to był Andrzej Załucha i masakra. Były dwie wersje Gumisiów. Tak. Ja tą Załuchy najbardziej kocham. To było, no nie znam, nie wiedziałem, że były dwie nawet. Mhm. Były. Tak. Dobrze, to dalej. Trzy. To ja wymyśliłam bibliotekarza, choć nie była to obraza, bo kto w Grze o Tron długo i dobrze żył? Majstrzy, którzy zajmowali się czym? Biblioteką. Ale my nie traktujemy bibliotekarza jako obrazy przecież. Każdy z biblioteką z tyłu, nie? No tak. No. Okej, okay, to czwarte może przeczytam. Tak, ty czytaj, bo... O nie, znowu Wongowie. Sorry za spoiler. Nie ma większego fana Yuuzhan Wongów niż Konrad, który już nawet nie liczę, który raz nam tutaj lobbuje u Yuuzhan Wongów, ale my nie mamy wpływu na to, nic nie zrobimy z tym. Ale dobra. Noma Mor Onimi Shedao. Nie wiem, to brzmi jak wymyślone w ogóle rzeczy. Jakby po prostu generator słów. To są wymyślone rzeczy chyba. Nie, to sprawdziłem, bo to Star Wars. No to mówię, wymyślone rzeczy. Nie, Wongowie, te trzy i Wongowie to nie horda, mają bardzo złożoną strukturę. Wiem, że naciskam na nich, delikatnie mówiąc, ale wojna z nimi była Star Warsowym endgame, dużo bardziej niż epizod 9. Wszystkie postaci z dotychczasowego Expanded Universe brały w niej udział, zmieniała status quo, wojna w domyśle, były jej zapowiedzi, Thrawn się szykował, Palpy widział w nich zagrożenie, pewnie zanim jeszcze ta wojna, bo jak miałam. W ogóle w Kotorze Ordo wspominał o statku z innej galaktyki, który topił ich Beskar. I to też byli Wongowie najwyraźniej. I twist w stylu Ryana, że wodzem okazuje się nie Lord Shimra, tylko jego błazen, Onimi Wong Force User. To... Force User? To jest część... Ja nie mam... Nie mam zdania, nie wiem. Może poddajmy tyle się razy rozmawialiśmy o Yuuzhanach Wongach i ja... Może poddajmy się oficjalnie i powiedzmy, okej, dobra. To jest totalnie, to powinno zostać zekranizowane, tak. A teraz będziemy mówić, że tak, Yuuzhan Wongi tak. I te ich statki technoorganiczne i te ich patyki, którymi walczą i ten. I żeby potem to, tylko pod jednym warunkiem, niech to potem prowadzi do Lorda Kreita z tym swoim wielkim hełmem i wielkiej zbroi i niech gra go, nie wiem, The Rock na przykład później i wtedy spoko. Ale fajny wymyk fabularny, że błazen z tym wszystkim stał. Nie, ale jestem pod wrażeniem tutaj zaangażowania. No dobra, słuchajcie, chyba na tym będziemy kończyć, nie? Tak? Tak, tyle. Dobrze, jak i teraz, bo mamy tak, mamy potem całą serię pytań, ale jest od jednej osoby, więc je zrobimy w jednym odcinku. Jak się złapiemy w czwórkę, to zrobimy to. To są pytania od półżywego i one są bardzo różne. A czy część z nich nie robiliśmy? Być może, ale no to są te i tak, które zostały. Więc i one są po kolei i w ogóle. No, natomiast potem
I to są pytania, które są jakby czasowo zaraz też później. Okay. Mamy masę pytań, które są takie czysto komiksowo-nerdowe i wtedy je zrobimy, jak będziemy we trójkę, w sensie z Oskarem i Radkiem. No, natomiast, więc to są dwa najbliższe odcinki Q&A najpewniej, które się pojawią. No, także... Dobrze, tak pożegnać. Więc kończymy. Dziękujemy wam za uwagę, że byliście z nami. Możecie przysyłać pytania na napisy końcowe /hajs albo pisać je podczas naszych premier w ramach superchatów. I widzimy się pewnie za tydzień. Spróbujemy, żeby to Q&A pokazywało się w miarę regularnie. I w międzyczasie oczywiście zachęcamy do naszych innych materiałów. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, Łukasz Stelmach. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.